All ships auto launching. Witam wszystkich bardzo serdecznie z powrotem po wielu miesiącach nieobecności. Jednocześnie zapraszam Was na drugi odcinek eksploracji wszechświata. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem o astronomii, połączone nieco z astronautyką. A tym tematem będzie podróż w kosmos. Zapraszam. Kosmos jest rzeczywiście blisko. Z reguły wydaje się, że aby osiągnąć taki cel, wystarczy pchnąć się prosto w górę. Ale w rzeczywistości jest to proces o wiele bardziej skomplikowany. Grawitacja przyciąga ona wszystko ku Ziemi. Przytaczając tu zjawisko prostego skoku w górę, zawsze po krótkiej chwili spadniemy na Ziemię. Inaczej mówiąc, działa tu przyciąganie, które ściąga nas z powrotem. Sprawa mogłaby przyjąć inny obrót, gdybyśmy poruszali się z drugą prędkością kosmiczną, co wynosi około 11 km na sekundę. Wtedy można by odskoczyć od Ziemi i po chwili opuścić naszą planetę. Grawitację można uznać za pierwszy argument. Drugim argumentem jest fakt, że w kosmosie nie ma powietrza. Kosmos zaczyna się powyżej atmosfery ziemskiej i właśnie tam kończy się jednocześnie granica powietrza, zdatnego do życia. Krótko reasumując, w kosmosie można podróżować tylko pojazdami, które powietrza nie potrzebują, by wystartować czy nawet się przemieszczać. Takie warunki spełniają pojazdy takie jak rakiety czy wahadłowce kosmiczne. Omówmy sobie pokrótce, jak wygląda i jak działa rakieta, na przykładzie na rakiety nośnej Ariane, należącej do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zacznijmy od góry. Pierwszy człon to główny ładunek użyteczny lub satelita w stożkowej aerodynamicznej formie. Następny, dolny ładunek użyteczny wewnątrz osłony. Trzeci stopień, zbiorniki zawierające ciekłe paliwo i ciekły tlen do napędu silnika. Osłona pierścieniowa trzeciego silnika. Drugi stopień, zbiorniki zawierające ciekłe paliwo lub czterotlenek azotu do napędu silnika. Osłona pierścieniowa silnika drugiego stopnia. Pierwszy stopień, zbiorniki zawierające ciekłe paliwo oraz czterotlenek azotu do napędu czterech silników. Przejdźmy teraz do drugiego zdjęcia. Tutaj przedstawiane są dodatkowe silniki pomocnicze na paliwo ciekłe. Są one dodatkowe w zależności od ładunku użytecznego. Istnieją jeszcze pomocnicze silniki rakietowe na paliwo stałe. Również i one są dodatkowe. Budowę rakiety oparliśmy na starym modelu rakiety Ariane. Obecnie wygląda ona w ten sposób i nosi nazwę Ariane 5. Teraz przypatrzmy się, jak wygląda start rakiety na przykładzie rakiety nośnej Ares. Jak widzimy, poszczególne stopnie rakiety są po pewnym czasie stopniowo oddzielane od siebie. Omówmy sobie, jak pracuje rakieta za pomocą tego schematu.
Ciekły wodór i ciekły tlen mieszają się w komorze spalania, gdzie zachodzi nieustanne spalanie. Wydzielające się gazy wywierają ogromne ciśnienie na ściany komory, za wyjątkiem jej tylnej części, gdzie wylatują przez dyszę. Naprzód komory działa jednak duża siła. Siła ta, stanowiąca reakcję na ciśnienie gorących gazów, pcha rakietę do przodu. Wykonajmy analizę wejścia na orbitę na podstawie tego schematu. Z reguły wiadomo, że siła grawitacji utrzymuje przedmioty przy powierzchni Ziemi, przyciągając je w kierunku środka. Wyobraźmy sobie, że rzucamy piłkami z wysokiej wieży. Pierwszą, rzuconą łagodnie, siła grawitacji ściągnęła na powierzchnię Ziemi, w pierwszy poziom. Drugą, rzuconą mocniej, w drugi poziom. Trzecią, rzuconą jeszcze mocniej, w trzeci poziom. Im mocniej rzucamy piłkę, tym dalej leci, zanim zetknie się z Ziemią. Gdyby można było rzucić piłkę z prędkością 28 tysięcy km na godzinę, nigdy nie spadłaby na Ziemię, natomiast weszłaby na orbitę. Prezentuje to czwarty poziom. Oprócz rakiet nośnych na świecie istnieją jeszcze inne pojazdy kosmiczne, które określa się mianem pojazdów wielokrotnego użytku. Są to wahadłowce kosmiczne. Umieszczanie rakiet na orbicie jest kosztowne, poza tym ulegają one całkowitemu zniszczeniu. Amerykański prom kosmiczny obniża koszty podróży dzięki wielokrotnemu wykorzystaniu. Podczas startu jest on wynoszony w kosmos dzięki dwóm rakietom na paliwo stałe, które wytwarzają krótkotrwały, lecz potężny ciąg. Rakiety te spadają do oceanu, skąd są wyławiane i ponownie używane. Ze wszystkich elementów, z których składa się wahadłowiec, tylko jedna część ulega zniszczeniu. Jest to wielki zbiornik z paliwa. Jego zadaniem jest zasilanie silników wahadłowca. Zbiornik ten jest odrzucany w 8 minucie lotu, kiedy wahadłowiec wchodzi w przestrzeń kosmiczną. Podczas takiej wyprawy, trwającej około tygodnia, astronauci mogą umieścić na orbicie kilka satelitów, wykonywać eksperymenty w przestrzeni, a nawet naprawiać uszkodzone satelity. Po zakończeniu wyprawy wahadłowiec chroniony przez kilka żaroodpornych płytek wchodzi do atmosfery i zbliża się ku Ziemi niczym szybowiec. Obecnie z 5 powstałych w użyciu pozostają 3 amerykańskie wahadłowce – Atlantis, Discovery i Endeavour. Pozostałe 2, Challenger i Columbia, uległy zniszczeniu kolejno w 1986 i w 2003 roku. Cechami charakterystycznymi promów kosmicznych są m.in. siła startu równa 140 samolotom Jumbo Jet. Oprócz tego każdy z nich może pomieścić 8-osobową załogę oraz ładunek o masie 29 500 kg. Pomocnym narzędziem w badaniu wszechświata lub też niesamowicie szybkim podróżowaniu mogą być samoloty kosmiczne. Obecnie powstają projekty i koncepcje takich pojazdów, ale nie wiadomo, kiedy powstaną takie maszyny. Przykładem takiego konceptu jest samolot Sanger. W obecnym stadiu badania wszechświata amerykańska agencja NASA wycofała się z dalszego użycia wahadłowców kosmicznych. Wiadomo, że trafią do muzeum, gdzie będzie można podziwiać te wspaniałe maszyny. W przyszłym odcinku poświęcimy się wiedzy na temat tych maszyn. To tyle na temat podróży w kosmos. Na zakończenie, mam nadzieję, że drugi odcinek, choć spóźniony, był dla Was interesującym odcinkiem. Jednocześnie życzę sobie i Wam, że przyszłe odcinki będą również zadowalające jak pierwsze dwa dotychczas ukazane epizody. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się i pozdrawiam Was. Zapraszam Was również do trzeciego odcinka. Program poprowadził Karselim. Hyperspace initiated.